mi mega bardzo pomagają najwyraźniej, bo po prostu nic mnie nie boli. Coraz bardziej jest kontrastowa. Chyba czuję ruchy dziecka. Czuję, jak się coś tam ma ogromny wpływ na to, jak ja się po prostu czuję. Nie przykładaj rąk do brzucha. Ale to też była jakby najgrubsza granatura, którą mieli dostępną. Hej, hi, hello, wspaniali. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Majka, pani Majka, jak zwykle siedzę i edytuję dla Was kolejny vlog ciążowy. A dzisiaj rozpoczynamy 20 tydzień ciąży. Nie chcę nic mówić, ale to chyba znaczy, że jesteśmy prawie w połowie, albo już jesteśmy za połową. Czy 20 tydzień to jest połowa? Mam za dużo pytań, na które nie znam odpowiedzi. Ale wydaje mi się, że 20 tydzień to jest właśnie połowa. Wybaczcie ten nieposprzątany talerzyk. Dzisiaj jest sobota, 20 listopada. Mam nadzieję wprowadzić kolejną zmianę do tego pokoju, bo przyszły nam chyba już w zeszłym tygodniu roletki. Te tutaj takie beżowo-marble. To jest chyba taki odcień marble. Nie są po prostu jednolite, tylko mają taką fajną poświatę. Zostaną zamontowane tutaj na jedno okno balkonowe, na drugie okno balkonowe i na to dodatkowe okno, które jest tutaj obok. I tam, jak widzicie z tyłu, mam już szablony na sukienkę przygotowane do wycięcia i do szycia. Więc ja te rolety przygotuję, żeby można było szybciej to zrobić, a możliwe, że nawet samej uda mi się je zamontować. I też pokażę Wam, bo dzisiaj się bardzo ładnie ubrałam. Jak na przyszłą mamę może przystało? Mam chyba pierwszy raz sukienkę na sobie, ale przygotowuję się do faktu tego, że właśnie uszyję sobie 3 kolejne sukienki. Więc mega mi się właśnie podoba taki styl opinający, że widać fajnie brzusio. Wysokie skarpety i na to mega cieplutka koszulowa bluzka. Wspaniali! Witam Was ponownie. Jest oczywiście kolejny, następny mega brzydki po prostu dzień. Ale patrzcie po prostu, co tu się podziało w tym pokoju. Mogę się obrócić. Jest czyściutko. Syfek z tamtej strony zniknął. Rolety się pojawiły. Jedynie co, to zostawiliśmy tam dziurki po karniszach, które tu były. Karniszach. Tak, wiem, że ostatnim razem się pomyliłam i powiedziałam, że to jest karnisz. Lol. Ale po tym, co tutaj było, po tych roletach, które były tutaj zamontowane wcześniej, zostały dziury i ja na samym początku myślałam, że je po prostu zagipsujemy, ale ze względu na to, że są tam wbite już kołki i mamy śruby dobre, te same, które tutaj były, a mój zaraz do ciebie oddzwonię, to możliwe, że wykorzystamy po prostu te dziurki na montaż jakichś półek dodatkowych, więc póki co one zostają z nami, ale jest tutaj po prostu bosko. Strasznie mi się podoba fakt tego, że nie ma już tych pomarańczowych rolet tutaj. Jest tak mega jaśniutko. Oh my god, po prostu jestem w siódmym niebie. W końcu trzeba będzie się zająć tamtą częścią i faktycznymi rzeczami dla dziecka, bo póki co wszystko było robione dla mnie trochę. Ale trzeba było tu jakby ogarnąć i posprzątać tak czy siak. Mam Wam do opowiedzenia kilka rzeczy. Kilka z nich jest mega zabawnych. Kilka z nich jest poważnych, a kilka z nich jest po prostu życiowych, totalnie życiowych. Jedną z nich zaraz się zabije na tej piłce. Ale mówiąc o piłce, o, to niech będzie pierwsza rzecz. Ta piłka po prostu nie wiem, co robi ze mną i z moim kręgosłupem i ogólnie z moją miednicą. Powiedziałabym, że piłka, fakt tego, że ćwiczę przynajmniej 5 razy w tygodniu i też zaczęłam testować ćwiczenia na jakby ból krzyża, na rwę kulszową i tak dalej. I na pewno będę chciała je upublicznić dla Was. Link do wszystkich ćwiczeń, które ja sama wykonuję podczas mojej ciąży. To są oczywiście ćwiczenia, które Wy możecie wykonywać razem ze mną, bo to są moje ćwiczenia prowadzone przeze mnie. Link do całej serii jest na pewno zamieszczony w opisie poniżej, więc zapraszam Was, kochani, kochane i kochani, bo nie trzeba być oczywiście w ciąży. I jeżeli chodzi o tą piłkę, to też się zastanawiałam wcześniej i mówiłam Wam, wspominałam Wam coś na ten temat, że będę mega ciekawa, jak
moje ciało będzie właśnie reagować na fakt tego, że będę codziennie przez kilka godzin, przez kilka dobrych godzin, czasami jest to 8-10 godzin, czasami mniej, będę na niej siedzieć. I naprawdę, uwierzcie mi, jesteście się w stanie spokojnie przyzwyczaić i jest to mega wygodne, po prostu ja się cały czas ruszam, siedzę w tym momencie w takim delikatnym rozkroku, bo jest mi w ten sposób wygodnie. Mam kolana ułożone pod kątem 90 stopni, więc jest po prostu wszystko super, więc polecam siedzenie na piłce i właśnie pracowanie również na niej. Nawiązując też do piłki, wspominałam Wam chyba w zeszłym vlogu albo dwa vlogi temu o tym, że pojawił się u mnie ból więzadła obłego, tak to się nazywa. Już zniknął, przynajmniej na jakiś czas. Może do końca ciąży się już nie pojawi. Nie wiem, zniknął, z czego się bardzo cieszę, bo jakikolwiek ból ciąży u mnie nie jest mile widziany i zawsze będę starała się cokolwiek z tym po prostu zrobić. Więc ponownie powiem Wam o tym, że siedzę na piłce, codziennie praktycznie ćwiczę, wykonuję ćwiczenia właśnie, które są na bóle krzyża, na bóle kręgosłupa, na rybę kulszową i one mi mega bardzo pomagają najwyraźniej, bo po prostu nic mnie nie boli. Jedyne, co mi doskwiera w tym momencie, co bym powiedziała, to to, że brzuch zaczyna być na tyle duży, że w pewnych czynnościach zaczyna mi przeszkadzać. Jedną z nich jest to, że ostatnim razem zamykałam lodówkę i po prostu jak drzwiczki z lodówki zamknęłam, to te drzwiczki się otarły o mój brzuch. A ja wtedy się pamiętam, chwyciłam za głowę i mówię, no nie, to już jest ten etap. Drugą rzeczą jest to, że jak wstaję z łóżka, to to już nie jest tak naprawdę wstawanie, bo ja się z tego łóżka muszę sturlać. Po prostu muszę jakby nabrać rozpędu ciałem, żeby się w ogóle podnieść. Czasami robię to na zasadzie raz, dwa, trzy i wstaję. To są takie zabawniejsze elementy. Wczoraj musiałam po raz pierwszy pożyczyć gacie, bo nie miałam żadnej czystej bielizny. O właśnie, przypomniałam sobie, że mam mi zrobić pranie. Bo cała moja bielizna, która na mnie pasuje, jeżeli chodzi o po prostu majtki, jest właśnie w brudach, jest w koszach na brudy, a pozostała część po prostu na mnie nie pasuje, bo jest za mała. Siedziałam właśnie wczoraj i kupiłam 12 par nowych majtek, żebym miała już na zapas. Również wkleję Wam teraz filmik, jak się dzisiaj rano kąpałam. Ta linia, linea nigra u mnie zaczyna być coraz bardziej jakby widoczna. Coraz bardziej jest kontrastowa. Postaram się znaleźć tam ten pierwszy filmik, w którym pokazywałam Wam, jak ona zaczyna u mnie dopiero wychodzić, jak jest delikatnie zarysowana, więc postaram się znaleźć ten filmik i wrzucę jakby side by side porównania, jak to wyglądało. I mam też mega dwie bardzo pozytywne informacje. Jedną z nich jest to, że chyba, nie wiem, bo nie wiem jak to się odczuwa dalej, chyba czuję ruchy dziecka. Czuję jak się coś tam rusza. To nie są na pewno kopnięcia, ale czuję po prostu takie otarcia w macicy. Jakby po prostu coś mi się tam ocierało czasami. Nie jest to cały czas, ale tak jakby dziecko się po prostu wierciło. I tak mi się wydaje, że przez to, że zdarzyło się to już kilka razy, to wydaje mi się właśnie, że to jest to. Ale nie jestem do końca przekonana. Na pewno nie będę tego porównywać do tego, jak mi burczy w brzuchu, albo jak mi burczy na przykład w jelitach. Jest to po prostu coś, czego ja nigdy wcześniej nie odczuwałam w taki sposób. Dlatego wydaje mi się, że to są po prostu ruchy dziecka. I powiem po prostu jeszcze 10 razy. I ostatnią wiadomością, którą chciałam dla Was zostawić, jest coś, na co czekałam ponad rok. Jest to coś, czego nie spodziewałam się, że to się tak naprawdę stanie. Jeszcze muszę zrobić mały skrót, o co chodzi, żebyście wiedzieli. Bo niektórzy z Was mogą wiedzieć, że po COVID-zie ja miałam neurologiczne problemy. W skrócie mówiąc, w bardzo dużym skrócie, też vlogi są umieszczone na ten temat, ale ogólnie rzecz biorąc miałam zaniki pamięci, miałam non-stop zawroty głowy, cały czas mi się obraz przesuwał. Oczywiście straciłam przy tym wszystkim smak, zapach. To były takie mniej ważne na tle pozostałych objawów, które miałam, tych neurologicznych. I ze względu na właśnie te moje zawroty głowy, ja wylądowałam w szpitalu w grudniu, w zeszłym roku w grudniu, w 2020. Powrócił mi smak i zapach, jeżeli chodzi o drób, cebulę i czosnek. Teraz.
To jest ponad rok od momentu tego, jak wszystkie te objawy się u mnie zaczęły dziać. Co jest po prostu, rozwala mi trochę umysł, z czego się bardzo cieszę. Te neurologiczne sprawy dotyczące tego, że mi się obraz przesuwa i tak dalej. Czasami mi się wydaje, że nadal są i ja się po prostu do tego już przyzwyczaiłam. Do tego, jak ten obraz się zmienia i przerusza. Przerusza. I rusza. Ale fakt tego, że czuję drób normalnie, czuję jego zapach normalnie i on mi nie śmierdzi. Co też chyba Wam powiedziałam we vlogu wcześniejszym, że drób mi śmierdzi i to możliwe, że jest właśnie spowodowane ciążą. Wydaje mi się, że to nie było spowodowane ciążą, tylko to były dalej moje symptomy po COVID-zie, które po prostu nosiłam ze sobą przy sobie przez bardzo długi czas. Yeah. I to tyle. Mięso z jelenia, którego nigdy nie jadłam, a po drugie nigdy nie robiłam. Ze względu na to, że jestem tym typem osoby, który uwielbia gotować. Ja naprawdę bardzo lubię gotować i bardzo mi tego brakuje. Jak pamiętam, jak mieszkałam sama, to no, bardzo często gotowałam. I było to mega przyjemnością z włączoną muzyczką właśnie w tle. I teraz mi się to trochę przypomina, bo zamarynowaliśmy to mięso z jelenia 2 dni temu. I teraz robię po raz pierwszy w życiu swój pierwszy gulasz. Jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Myśli do powrotu do gotowania są w mojej głowie bardzo, bardzo intensywnie. I na pewno będę chciała więcej i częściej to robić. Wspaniali! Czas na medyczne fakty dotyczące 20 tygodnia ciąży. Z naszą tajną bronią, książką w oczekiwaniu na dziecko. W 20 tygodniu mieszkanie z naszego brzucha ma wielkość małego melona i waży około 285 gramów. I ma 16,5 cm długości, mierząc nadal od głowy do pośladków. I na tym etapie ciąży badanie USG powinno już wykazać płeć dziecka. Czy to będzie chłopczyk, czy to będzie dziewczynka? Jeżeli twoim dzieckiem będzie dziewczynka, to w 20 tygodniu zaczyna rozwijać się jej pochwa. Natomiast jeżeli będzie to chłopczyk, to zaczynają mu zstępować jądra. I dla malucha w macicy jest tyle miejsca w tym momencie, że jest się on w stanie bez problemu kręcić, obracać i robić fikołki. Jeżeli nie odczuwasz tego do tej pory, to na pewno za kilka tygodni się to zdarzy. Uwierz mi, zdarzy się, bo u mnie się już zdarza. I wspaniale, tak jak Wam wczoraj opowiadałam o tym, że chyba wydaje mi się, że odczuwam ruchy dziecka, to dzisiaj jestem już tak przekonana na bardziej 90%, że faktycznie, tak, faktycznie to, co dzieje mi się w brzuchu, to są właśnie ruchy dziecka. A jakbym to jeszcze zdiagnozowała, w sensie jakby jakaś pierwszy raz mama nie wiedziała, jak odczuwać takie ruchy dziecka, to powiedziałabym, że musisz ty je odczuwać, nie dotykając swoimi dłońmi brzucha. Czyli po prostu jak masz ręce tak, to jesteś w stanie czuć, że to dziecko się rusza. Nie przykładaj rąk do brzucha. Takie przykładanie dłoni do brzucha wydaje mi się, że jest trochę mylne. Przykładać dłonie do brzucha właśnie może twój partner. Magia! Nadal to jest magia dla mnie. I wczoraj, bo mam tutaj swój notatniczek oczywiście, w którym notuję niekiedy rzeczy, które chcę Wam powiedzieć. Wczoraj jakby nie dopowiedziałam Wam tego, że oprócz tego, że siedzę na piłce i wykonuję ćwiczenia, to też mam tą poduszkę ciążową w kształcie litery takiego bardzo rozłożonego C, w sensie takiego spłaszczonego C, bo to nie jest takie, tylko coś takiego. I używam tej poduszki codziennie, więc myślę, że również to ma jakiś wpływ na fakt tego, że ani kręgosłup mnie nie boli, ani również nie odczuwam tych bólów pleców, które miałam wcześniej. Mogę spać spokojnie na plecach, nic mnie po prostu nie boli. I również te bóle miednicy, które miałam, mi przeszły. Więc oprócz ćwiczeń i oprócz siedzenia na piłce, to myślę, że również właśnie używanie tej poduszki ma ogromny wpływ na to, jak ja się po prostu czuję. Witajcie wspaniali! Jak widzicie mnie z taśmą krawiecką, to dobrze już doskonale wiecie, doskonale już wiecie, jaki jest czas, bo to czas na pomiary. Moja waga dzisiaj rano pokazała 65,3 kg, czyli mamy dokładnie tyle samo, co w zeszłym tygodniu. Ale co mamy ważniejsze, to oczywiście pomiary, zwłaszcza brzuszka. W zeszłym tygodniu było 82,5,
tym tygodniu, oh my god, już widzę ten numer. W tym tygodniu mamy 84,5 cm więcej, więc idziemy w dobrym kierunku. Biodra w zeszłym tygodniu 104, w tym tygodniu mamy 103,5, więc cały czas też mniej więcej w tych samych kategoriach. A biust, ostatnim razem miałam mierzony z biustonoszem push-up i miałam 90,5 cm. Dzisiaj mam bez biustonosza, w sensie mam bez push-upu i mam o dziwo 92. Jeszcze raz, muszę to zmierzyć normalnie jeszcze raz, bo aż jestem zdziwiona. Tak, 92 cm, więc tutaj jestem bardzo zaskoczona. Wspaniali, pokazywałam Wam w tym vlogu, jak szyję sobie kieckę ciążową i to jest właśnie gotowy produkt. Jestem bez zdechu, jak kurczę ostatnimi czasy normalnie, non-stop. Sukienka jest mega prosta, bo taką chciałam. Jedynie z czego nie jestem zadowolona, to z tego, że ten biały materiał jest niestety dosyć przeźroczysty. Widać mi tutaj też stringi. Mam nadzieję, że ten beżowy, bo mam jeszcze beżowy materiał. Z tej samej firmy zamówiłam od razu. I mam też czarny materiał, tylko taki bardziej grubszy. Więc one dużo lepiej się powinny spisać. Ale to też była jakby najgrubsza granmatura, którą mieli dostępną. Więc tak to wygląda. Tutaj sobie dodałam malutkie marszczenia na boku, jak możecie troszeczkę zobaczyć. Nie dużo, ale trochę, bo dużo miejsca tutaj mam z przodu, więc idealnie jest przed kolanko, więc dzięki temu jest troszeczkę bardziej seksowniejsza. Dlatego mam mega wełniane skarpety, więc jest mi ciepło, kardiganek. I to jest mój look na dzisiaj. W przyszłym tygodniu będziemy szyć beżową. I zrobiłam też małe zakupy kosmetyczne i chciałam się z Wami nimi podzielić. Nie tylko zakupy kosmetyczne, ale też kupiłam majtasy. Już mam więcej, już mam dużo więcej, jak możecie zobaczyć. Kolorystyka czarny, biały i taki brzoskwiniowy. To są zwykłe po prostu majciochy, które będę używać pewnie przez całą ciążę. Wzięłam już w takim większym rozmiarze L na XL. Zwykłe, mega proste. To nie są też majtki ciążowe. Nie wiem, czy takie będę potrzebować. Zobaczymy później. Póki co na pewno mam dużo miejsca tutaj w sali. I są po prostu też wysokie na stanie, na czym mi też zależało. I wyhaczyłam je na Allegro. I one są zrobione też z bambusa. Tylko tak delikatnie się świeci, więc są z bambusa i z elastanu zrobione. I wyhaczyłam je na Allegro, to jest paczka 12 sztuk, gdzieś za około 40 zł, bo płaciłam za nie pakietem Smarta. 40 do 46 zł, jak dobrze pamiętam. I kilka kosmetyków, które chcę Wam pokazać. Jednym z nich jest wegański krem żel kojący na ociężałe nogi. Kupiłam, bo tak naprawdę potrzebowałam coś, żeby dodać do pakietu Smart. Hej, hi, hello, kto nie lubi Smarta? I to jest właśnie dla kobiet w ciąży i po porodzie. Jestem ciekawa, jak będzie się spisywał. A drugi, jeżeli chodzi o natłuszczanie, to mam wegański balsam natłuszczający na brzuch dla kobiet w ciąży i po porodzie. A chciałam je Wam pokazać, bo jakby zaczynam ich stosowanie. Balsam, który stosowałam dotychczas, ten z firmy Yoskin o zapachu trawy cytrynowej, mam już po prostu na wykończeniu, dlatego już kupiłam sobie coś na zapas. Ja z tego balsamu byłam bardzo zadowolona, ale czas na zmiany. Ja po prostu nie lubię popadać w rutynę kupowania tego samego non-stop. Chyba, że faktycznie nie mogłabym znaleźć niczego nowego, niczego fajniejszego, to wtedy wracam do starych, dobrych rzeczy, które mi się podobały, ale tak to za każdym razem coś nowego i fajnego kupuję. Z kosmetyków kupiłam sobie również z firmy Flossleg taki rozjaśniający peeling kwasowy na noc. Jak możecie widzieć, albo i nie widzieć, bo nie wiem, czy to kamera będzie w stanie uchwycić, ale odkąd jestem w ciąży, dużo więcej jakby takich przybarwień mi się pojawiło i może uda mi się coś również zniwelować, jeżeli chodzi o tą bliznę, bo i tak nie jest źle, nie mam w tym momencie żadnego make-upu, to znaczy mam tylko kreskę przy rzęsach zrobioną, o czym Wam za chwileczkę powiem, dlaczego mam tą kreskę zrobioną i coś w tym momencie szukam, żeby mi właśnie wyrównało cały koloryt, jeżeli chodzi o kolor mojej skóry, bo zawsze będę powtarzać, co jest najlepsze na zmarszczki. Krem UV, kolagen i woda oczywiście. Efekt powinien być już widoczny po 7 dniach.
Więc jestem ciekawa, jak to będzie. Jak to będzie się spisywać i dam Wam na pewno znać już za tydzień. I ostatnią rzeczą, którą chcę Wam powiedzieć odnośnie tej kreski na oczach, bo jak możecie widzieć, nie mam żadnych rzęs założonych. Więc tak, zaczęłam od jakiegoś czasu malować sobie kreskę na oczach, przez to właśnie, że nie mam przedłużonych rzęs. A jest to spowodowane tym, że bardzo dużo przestrzeni mam pomiędzy rzęsami. I jest to coraz bardziej jakby u mnie zauważalne. A ja sobie sama przedłużam rzęsy od jakieś 6 lat już sama sobie przedłużam rzęsy. I to będzie pierwszy raz chyba, kiedy będę stosować jakąkolwiek dodatkową kurację. Też mam takie małe tiki, że jak mam taki dzień bardziej stresujący, taki dzień bardziej pobudzony, nie wiem jak to mam inaczej nazwać, to zaczynam po prostu wyrywać rzęsy. I wiem też, że właśnie nie tylko samo przedłużanie rzęs zostało spowodowane tym, że mam dziury teraz w nich, ale też właśnie to, że sama sobie je wyrywam. Kupiłam sobie z firmy Uroda Professional serum stymulujący wzrost rzęs. I jak robiłam wyszukiwanie, to najważniejszym składnikiem, jeżeli chodzi o jakiekolwiek serum do ratowania rzęs, do porostu rzęs oraz brwi, to nazywa się ten składnik Bimatoprost. I ten produkt właśnie go zawiera. I też nie był jakoś taki mega drogi, bo chyba jakieś 20 kilka złotych za niego zapłaciłam. Nie wiem na jak długo mi to starczy, ale też znowu sobie zrobię ujęcia, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy i jak mi się ten aplikator skończy, albo jak zauważę po prostu porażającą zmianę, to dam Wam na pewno znać, jak się spisuje. Pożegnam się z Wami już w tym vlogu, kończąc 20 tydzień. Dziękuję Wam bardzo za czas spędzony ze mną. Pamiętajcie, kochani wspaniali, jak zawsze o łapce w górze, bo to wspiera mój kanał. Jeżeli jesteś tutaj nowa albo nowy, to zapraszam Cię do subskrypcji do mojego kanału. Zwłaszcza jeżeli interesuje Cię tematyka ciążowa, aktywny styl życia oraz dieta od certyfikowanego dietetyka. Życzę Wam cudownego dnia, wschodu lub zachodu słońca. No i do zobaczenia już wkrótce. Pa, kochani wspaniali!